finansami naszej gminy nie jest najlepiej. Doszło do tego, że niektóre mniej liczne gminy mają budżety większe od nas. Nie ma co ukrywać, że nie jesteśmy bogaci, chociaż odkąd jest u nas wydobywana ropa i gaz, Międzychód dostał aż 100 milionów złotych. Co się z tymi pieniędzmi stało? Zostały przejedzone i wydane na bieżące utrzymanie, a powinny być zainwestowane w rozwój i atrakcyjność miasta. Kiedy ropa się skończy, tych pieniędzy już nie będzie. I co wtedy? Wydajemy na inwestycje nawet mniej niż Kwilcz. Oni 30% swojego budżetu, a my średnio 13%. Wydatki powinny być szczególnie dobrze przemyślane. Muszą służyć mieszkańcom nie tylko teraz, ale pracować na przyszłość gminy. Nie każdy wydatek jest inwestycją, bo inwestycja z definicji ma przynosić zysk. Chyba każdy dobrze wie, że jeśli ma się własne pieniądze, a ktoś się do nich dorzuci, to można sobie pozwolić na więcej. Jeśli natomiast polega się na własnych pieniądzach, to dorabianie trwa się dłużej, a o jakimkolwiek rozwoju nie może być mowy. Tymczasem niemal wszystkie wydatki przez ostatnie lata finansowane były z gminnej kasy. Dla porównania takie gminy jak Szamotuły, Sieraków czy Kwilcz otrzymały dotacje. Szamotuły na budowę obwodnicy miasta, Sieraków na odbudowę zabytkowego kościoła ewangelickiego, Kwilcz na budowę nowego przedszkola. To tylko kilka przykładów. Dlatego zamierzam zabiegać o wszystkie możliwe dofinansowania, jakie tylko uda mi się zdobyć. Unijne, rządowe i samorządowe. Nie jestem zbyt dumny, by prosić o pieniądze, bo będę nie walczył nie dla siebie, ale dla mieszkańców. Uważam, że dogadać się można z każdym i uzyskać niemal wszystko, jeśli tylko ma się dobre argumenty. Na budżet składają się oczywiście także podatki z dochodów mieszkańców. Jeśli mało zarabiamy, płacimy małe podatki, więc w interesie miasta jest, aby mieszkańcy zarabiali dużo, aby inwestowały tutaj nowe firmy, a firmy miejscowe rosły w siłę. Tego gospodarczego rozwoju jednak nie będzie, jeśli samo miasto nie będzie się rozwijało. Tak to działa na całym świecie. Miasta, które inwestują w swój rozwój, przyciągają biznes. Ten biznes płaci podatki, a miasta inwestują te podatki w jeszcze większy rozwój. Dlatego miasto musi zainwestować w swoją atrakcyjność. Musi zacząć przyciągać, żeby więcej ludzi się tutaj sprowadzało niż wyprowadzało, żeby chciało się tu mieszkać. Trzeba więc nieustannie podnosić jakość życia mieszkańców. Wygodne życie przyciąga ludzi. Wysoki poziom życia przyciąga także biznes. A dlaczego? Bo właściciele firm i menedżerowie też chcą dobrze żyć, więc na siedziby swoich firm wybierają atrakcyjne miejscowości. Dlaczego biznes chętnie wybiera Poznań niż Gorzów? Dlaczego Międzyrzecz, a nie Skwierzynę? Dlaczego Międzychód nie jest wybierany przez inwestorów, tylko trzeba się o nich specjalnie starać? Bo nie jesteśmy atrakcyjni. Można oczywiście narzekać, że nic się nie da, że są ciężkie czasy, że miasto jest na dorobku, ale ile razy można słuchać takich wymówek? Przecież starsi mieszkańcy pamiętają, że w Międzychodzie naczelnik Ratajczak wybudował wodociągi, kanalizację, gaz i prąd w największym kryzysie, w latach 80. W kryzysie powstawały też międzychodzkie spółdzielcze osiedla, bo gdy się ma chęci i potrafi myśleć, to zawsze się da. Warto wiedzieć, że duże firmy praktycznie nie przynoszą miastu dochodów, dlatego że płacą one zazwyczaj podatek CIT, który praktycznie nie trafia do budżetu gminy. Gmina utrzymuje się z podatku PIT płaconego przez pracowników. Firma, która buduje się w Gorzeniu, zatrudni głównie Międzychodzian, którzy już teraz płacą podatki w naszej gminie, więc pieniędzy w budżecie miasta nie przybędzie. Pojawią się ewentualnie tylko podatek od nieruchomości. Jedyna korzyść z tej inwestycji jest taka, że mieszkańcy naszej gminy nie będą musieli dojeżdżać do Sulęcina.